dobry. Jak sobotni poranek, to tylko z Płocką Telewizją. My jak zawsze dla Państwa mamy kilka ciekawych tematów i samych interesujących gości. I zapraszamy Państwa na skrót tego, co będzie w programie. Zapraszamy na kolejne wydanie Poranka z Płocką Telewizją. A co w programie? Teatr dziecięcy. Przenosimy się do fascynującego świata lalek. Rozmawiamy również o futbolu amerykańskim, czyli grze zespołowej dla prawdziwych mężczyzn, taniec jako recepta na zdrowie oraz dobre samopoczucie, jak najbardziej. Dowiadujemy się o ciekawej inicjatywie przedsiębiorców, a na koniec prace ogrodowe nie są nam straszne. Co najlepiej zrobić na wiosnę? Zostańcie Państwo z nami. Teatr dla dzieci zapewnia nie tylko rozrywkę, ale przede wszystkim uczy. Przedstawienia są zabawne, ale prócz tego wszystkiego zawierają przede wszystkim morał. I właśnie o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi, a są nimi Łukasz Jarzyński i Przemek Jarzyński, Stowarzyszenie Człowiek Kultura, aktorzy Teatru Forum Wielu. Cześć. 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 Może zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle warto przychodzić z dzieckiem do teatru? No dzisiaj tak modnie się mówi, że trzeba przychodzić z dzieckiem do teatru, żeby odciągnąć go od komputera i od komórek. Prawda? Dzisiaj się tak mówi. No ale kiedyś nie było komputerów, nie było komórek i też chodziło się do teatru. Odciągało się go od gry w piłkę nożną i kontuzji na przykład. Nie, no, jakby kontakt realny ze sztuką, trzeba chodzić z dzieckiem, trzeba chodzić samemu też do teatru. Taki kontakt z żywą sztuką jest nam chyba potrzebny od małego dziecka tak naprawdę. Jedni czytają książki, jedni lubią chodzić do muzeum, a jedni, nie wiem, rysują, a teatr łączy te wszystkie sztuki, dlatego jest chyba tak interesujący, jest podświadomie interesujący, bo my widzimy to, jak prowadzimy warsztaty z małymi dziećmi na przykład. Z tymi dziećmi, które właśnie, jak powiedziałem, dzisiaj się tak krytykuje, że siedzą przed ekranami komputerów i nagle pokazujemy im coś, co nie jest chyba nowatorskie, na przykład nagle teatr cieni odbity na ścianie i dzieci robią wow, ponieważ one potrzebują uwagi. Chyba tak naprawdę. Czasy się zmieniają, ale dzieci zawsze je potrzebują. Przede wszystkim też dlatego, że w spektaklach, w wielu spektaklach u nas też jest interakcja z dzieckiem. Potrzebuje uwagi żywego aktora, który często wciąga w fabułę i gdzieś coś takiego jest kreowane w scenariuszach, w reżyserii, że my tę fabułę tworzymy razem z naszymi młodymi widzami. Tak. I one czują się wtedy ważne, potrzebny. No i tak jak mówię, no kontakt z żywą sztuką. To chyba i dla małych, i dla dużych. Mają zupełnie inne odczucia niż jak grają na tablecie, na telefonie, bo to jest zupełnie inna interakcja, taka bezpośrednia z drugim człowiekiem. Oczywiście. Tak, zresztą co do tego nawiązuje, co do dzieci, które były kiedyś, a teraz. Mhm. Wysłałeś mi kiedyś takie fajne zdjęcie na Facebooku. Reakcja dzieci w latach chyba 60. na teatr lalek, siedziały tak. I teraz się nic nie zmieniło, nadal siedzą tak samo. Czyli zainteresowanie dzieci dalej jest. Są takie same. Tak, dzieci są takie same, a teatr lalek zawsze będzie tak samo tworzył magię i jakby je zachęcał i bawił. Po prostu takie dziecko potrzebuje jakby bodźców takich wzrokowych też, żeby mieć, czy to jest tablet na tablecie, czy to jest w realnym świecie, to nie ma różnicy. Tak? Nadal tak nie zmienia się, to ktoś dorosły przychodzi i tworzy, kreuje świat dla niego, oddaje mu uwagę, oddaje mu ten czas. To jest ważne chyba. Czyli jakie mamy tak naprawdę korzyści z edukacji teatralnej? Tak naprawdę można byłoby wiele o tym mówić. Zawsze możemy mówić o tym, że dzieci, które nie tylko oglądają teatr, ale biorą udział w warsztatach, poszerzają swoją wrażliwość, odnajdują siebie, ale ja myślałem, że bardzo ważne jest to, żeby opowiedzieć taką krótką historię. Opowiem historię o półkolonie, jak robiliśmy w czasie wakacji, robiliśmy półkolonie. Wakacje na scenie. Mieliśmy 90 dzieciaków, to było 6 turnusów. 5 dni robiliśmy z nimi teatr, na końcu robiliśmy spektakl. Dlaczego o tym mówię? Był tam jeden chłopiec, który świetnie odpowiada na temat, dlaczego ważna jest edukacja teatralna. Przyszedł chłopiec, którego mama mówiła, nie wiem, czy on się nadaje, jest taki zamknięty, nie do końca chyba da radę. I my się z nim spotkaliśmy, a że my robimy tak warsztaty z dziećmi, że można się z nas pośmiać. Można się pośmiać z kogoś na scenie, ale nie złośliwy, tylko jeżeli ktoś wychodzi na scenę i chce zagrać coś śmiesznego, wtedy jak najbardziej możemy się pośmiać, ale bronimy to, żeby nie zamykać się, tylko żeby iść w stronę otwarcia. Mhm. I on drugiego dnia mniej więcej poprosił o taką dużą rolę, przyjął tą rolę. My widzieliśmy przez 5 dni piękny proces, jak on się otwierał, jak znalazł w siebie dużo potencjału, odnalazł coś nowego w sobie i zagrał taką rolę, że mama przyszła po spektaklu, piątek do nas i powiedziała, że to chyba nie jej dziecko. Właśnie, podmieniliście. Dokładnie. Podmieniliśmy jej dzieciaka, czyli tak naprawdę edukacja teatralna. Ja myślę, że każdy nadaje się do tego, żeby pójść na warsztaty teatralne i znaleźć coś w sobie, czego wcześniej nie mógł odkryć. Tak? Jednak otwiera się coś w nas zupełnie nowego i my poznajemy siebie na nowo. A jakie mamy rodzaje teatru?
to może powiem o teatrze lalek w ogóle. Bo to jest troszeczkę tak, że jest kojarzony z teatrem dla dzieci. No bo tak rzeczywiście, jak sporo jest spektakli dla dzieci z udziałem lalek teatralnych. Natomiast teatr lalkowy nie jest tylko teatrem dla dzieci. Tak się troszeczkę przyjęło. Natomiast tu możemy chyba dzielić na formy klasyczne, że są spektakle z udziałem na przykład lalek marionetek, są pacynek, są kukły na przykład, teatr cieni też występuje, są jawajki, no całe to można wymieniać, natomiast całe masy są też form takich już niestandardowych, nieklasycznych. Dzisiaj teatr lalek bardzo się zmienia. Kiedyś jeszcze, nawet jak my byliśmy mali, pamiętam, albo nasi rodzice, to gdzieś kojarzył się z klasycznym takim zaparawanowym teatrem, gdzie po prostu rozwijało się parawan. My nie widzieliśmy tych aktorów żywych, widzieliśmy lalki, które odgrywają coś na parawanie, tylko zaparawanowo. Dzisiaj też używamy określenia teatr ożywionej formy, ponieważ to wszystko się ze sobą miesza i łączy. Dzisiaj lalkarze to po prostu są aktorzy, którzy grają i w żywym planie, i z lalkami, albo czasem razem się to łączy, albo z teatrem ruchu, z formami, które już nie są klasyczne. Więc odchodzi się od takiego klasycznego grania, natomiast te formy lalkowe pozostały, tak jak mówię. Więc ciężko tu mówić o jakichś różnych rodzajach, bo to przeżywa teraz, tak ewoluuje od iluś lat bardzo teatr lalek, teatr ożywionej formy, dlatego tak to nazywamy. Renesans też trochę. Więc te nowe rodzaje troszeczkę się tworzą. Więc możemy mówić o po prostu tych klasycznych rodzajach lalek teatralnych. Jako marionetka, które dzisiaj mamy, która cały czas mi tutaj wisi. Jako pacynka, które tam dzisiaj mamy, jako takich pacynkojawajkach, które gdzieś tam chcielibyśmy pokazać. Są kukły, cała masa różnych lalek. Nie? Ale tak zauważyliście, co się cieszy największą popularnością? Wśród dzieci, tak, jeżeli oczywiście. Chodzi o formy lalkowe. Myślę, że wszystkie formy lalkowe są dla nich ciekawe. Jakby nie spotkaliśmy się z tym, żeby jakaś forma była dla nich jakby atrakcyjniejsza. Bardzo często dzieci tak wierzą w postaci lalkowe, że oddzielają. Czasami animator stoi za lalką, trzyma marionetkę i to dziecko nie widzi człowieka, który stoi z tyłu, tylko mówi do tej lalki. Bardzo często tak ależ się oczywiście, bardzo często tak się zdarza. Mieliśmy taki spektakl, akurat forma lalka stolikowa, czyli aktor animuje za lalką stojąc. I gramy spektakl, ja byłem bliżej widowni, więc słyszałem reakcję dzieci. No i brat tam przez 20 minut poci się za lalką takiego misia, opowiada tym misiem historię. Po czym wychodzi za parawan, zostawia misia, zakłada marynarkę i wychodzi. Ja słyszę komentarz pierwszego rzędu. Co to za facet tu przyszedł? Po co to sobie jest? No w ogóle one nie widziały. Skąd on się wziął? Absolutnie nie widziały, cały czas były skupione na lalce i tak jak mówisz, one rozmawiają z lalkami, przeżywają to, mówią do nich, jak na przykład po spektaklu dzieci robią sobie zdjęcia z lalkami, to głaskają te lalki, przytulają te, które miały złą historię w spektaklu. Tak jak w spektaklu o smoku z nad Wisły, naszym płockim smoku, jest spektakl i tam ten spektakl, smok odchodzi na końcu, tak? Więc one go przytulają, że będzie dobrze, że tam głaskają go, naprawdę realnie wierzą w postaci lalkowe. Tak, one mnie naprawdę nie widziały, ja przez i to nie za parawanem, tylko za lalką, przez nie wiem, pół spektaklu stałem za nią realnie przed nimi, ale patrzyły na lalkę, więc to jest ta magia. Czyli widziały tylko i wyłącznie lalkę. Tylko tego. Tylko to się nie bierze znikąd, jak rodzic bawi się z małym dzieckiem i ma przytulankę i coś tam niby nią mówi, to dziecko też jest wpatrzone i to jest na tej samej zasadzie. Po prostu poświęca mu uwagę, tak jak już mówiliśmy, prawda? Powiem tak was słucham i próbuję sobie zwizualizować siebie jako takiego małego człowieczka będącego w teatrze lalek i powiem wam, że to musi być chyba niesamowita przygoda dla takiego dziecka, kiedy jest świadkiem takiego spektaklu. Dzieją się chyba takie czary mary. Tak, czary mary i bardzo dużo emocji. Tak, w spektaklu. Zostawiamy moment na interakcję z dziećmi, tak, żeby one mogły coś powiedzieć albo powiedzieć do bohatera tam w lewo, w prawo i widzimy z jaką emocją, to jest krzyk wręcz gardłowy po prostu, jak one krzyczą, żeby tam właśnie spojrzeć, bo tam coś się dzieje, więc jak najbardziej, pełne emocje, pełne. Jeszcze sobie powiedzmy o waszym nowym projekcie, Zróbmy sobie teatr. Tak, nowy projekt Zróbmy sobie teatr. Stworzyliśmy stronę, na której można zakupić scenariusz, ale tak jakby prościej mówiąc, nauczyciel wychowania przedszkolnego, który na co dzień pracuje w przedszkolu, może wejść na tą stronę, wybrać sobie odpowiedni scenariusz, zakupić sobie ten scenariusz dostosowany do wieku dzieci uczestniczących do przedszkola i do liczebności grupy i odtworzyć sobie ten scenariusz z dziećmi w przedszkolu. O tyle jest to ciekawe, że jest scenariusz profesjonalnie napisany, no bo my i tak na co dzień tworzymy scenariusze, więc stworzymy bazując na własnych doświadczeniach scenariusze, jest pełen scenopis,
rozwiązania scenograficzne, rozwiązania kostiumowe, sceny, w których na przykład sam opis tekstowy nie byłby łatwy, są dodatkowe rysunki, gdzie rozmieszczeni są aktorzy. Plus do tego jest muzyka dołożona do tego scenariusza, czyli tak naprawdę muzyka instrumentalna, podkładowa, plus z wokalem, w jaki sposób uczyć dzieci śpiewu. Więc tak naprawdę jest to gotowy produkt, który można zakupić, wziąć grupę dzieci i po prostu zrobić z nimi spektakl na zakończenie przedszkola, na dzień rodziny. Tak, więc... bo są jeszcze do danych okoliczności przystosowane. Tak, jakbyśmy wzięli naprawdę taki spektakl profesjonalny, tylko po prostu czasowo troszeczkę zmniejszony i przełożony na realia dzieci małych w przedszkolu, na to, żeby pedagog mógł rzeczywiście pokazać fragment profesjonalnego teatru. Nie? Czyli mogą robić sobie takie swoje czary mary w przedszkolu. Takie czary mary, bo oczywiście te lalki też tam występują i pokazujemy nawet na rysunkach, jak je animować tak naprawdę, nie? To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę sporo razy mieliśmy okazję brać udział w konkursach, gdzie dzieci grały w spektakle, a my gdzieś oglądaliśmy w przedszkolu, czy teraz było dużo online spektakli, prawda, ze względu na pandemię. Mhm. I formy lalkowe czy teatr przedmiotu raczej nie pojawiał się w tym, co tworzą przedszkola, a tutaj jak najbardziej i teatr przedmiotu, i teatr lalek można sobie stworzyć spektakl przedszkolu właśnie z użyciem tych form, co jest na pewno czymś zupełnie nowym. Czyli naprawdę świetny pomysł. Tak podsumowuję. No właśnie, a skąd w ogóle wziął się pomysł na ten projekt? Na pomysł wpadła moja żona, która na co dzień pracuje w przedszkolu. Od 8 lat jest czynnym nauczycielem przedszkola i ona mówiła zawsze, że jest taki problem, że przychodzi moment, że ma zrobić spektakl, bo wiadomo, że w przedszkolu gra się spektakl na wielu różnych... Czy kobieta tam przycisnęła i wtedy już nie miałeś innego wyboru? Nie, może nazwijmy to ładniej, zauważyła potrzebę w ogóle. To jest tak, ładniejsze. Zauważyła potrzebę. Jedno i drugie prawdziwe, ale... Tak, ale ładniej brzmi zauważyła potrzebę, więc możemy przy tym zostać. Zauważyła tak potrzebę, że... Po pierwsze, sama miała z tym problem, po drugie, uczestniczy w różnych grupach na Facebooku, gdzie wiecznie nauczyciele mówią nowe scenariusze, wszystko jest grane to samo, bo gdzieś są scenariusze, które krążą po internecie i to jest to samo. Więc jak najbardziej jest ogromne zapotrzebowanie na to. Jeszcze możemy na koniec przedstawić naszych takich gości, ukryliście za kanapą. Najpierw tych, żeby się, nie zalizywali. A ja tylko powiem jedną rzecz, to jest Renifer Remek. Tak wygląda na Rudolfa Czerwononocego. To jest Renifer Remek, lalka, którą zrobiliśmy 8 lat temu. I to jest najciekawsze w tej lalce, że dzieci ją po prostu kochają. Ona jest Czyli też jest lalką, przytulana, głaskana. Tak, on już miał... No, to jest już naprawdę stara lalka, ona już tutaj jest budowana, bo różne rzeczy się wiązki teraz poprawiono, działo. Natomiast Renifer Remek gra głównie w przedstawieniach świątecznych, ze względu na to, że jest Reniferem. I jest tak kochaną postacią, że to jest taka ciekawostka, jak jest grudzień, to my bardzo dużo gramy spektakli, ale naprawdę na tyle dużo, że już nie wiemy, jak mamy na imię i w ogóle nie funkcjonujemy. I kiedyś graliśmy spektakl, ja już byłem zmęczony i zawsze, ja akurat w tym spektaklu ja gram przed parawanem, a brat głównie za parawanem z Remkiem. No i przychodzi dziecko, ma interakcję z Remkiem, coś gada do Remka i tam dalej. Kończy się spektakl, ja biegnę do brata za parawan, żeby mu opowiedzieć, co Remek powiedział dziecku. Bo była improwizacja. Abstrakcja, a on miał na ręku. Na tyle ja w niego uwierzyłem, to jak muszą w niego wierzyć dzieci? No brat się w zmęczeniu odciął. Ja powiedziałem mu wtedy ku jego zaskoczeniu, wiem. Jakby, ja no, tak miałem na to wpływ. Chwilę do mnie docierał, a no tak. Czyli nie tylko dzieci zapominają o tym, że ktoś stoi za ruchami tych lalek, ale też ale my sami. Ale to się zdarza. Tak, Renifer Remek, tak, to jest cudowna postać. I co, może klasyczną marionetkę na chwilę? Tutaj też grało w jednym spektaklu, w takim, który zrobiliśmy. Z czego ona jest w ogóle wykonana? No mamy drewno. Mhm. Jest rzeźbiona cała. Tak naprawdę jest cała rzeźbiona. Tutaj mamy krzyżak, tak się nazywa. Też drewniany, jest malowana. My wszystkie lalki robimy sami w zasadzie. Jeżeli mogę tutaj na stoliku. Pewnie, jak najbardziej. Oczywiście takie są marionetki bardziej trikowe, które mają więcej tutaj tych różnych historii. Natomiast o. Ona też Czyli tak, pan nam pochodzi, pomacha. Ona też swoje może zrobić. Coś powie mądrego pewnie. Pan pochodzi, pomacha. Mądrego nie umiem. Więc to jest po prostu taka nasza klasyczna marionetka. I tam jeszcze też ktoś i tam się chowa. Tak, tam się chowa. Widzę. Za Remkiem. Tak, za Remkiem się schował. O, to też trzymaj. To trochę wygląda jak z mopetu. O właśnie, bo to jest ciekawe, jest robione na tej samej zasadzie, jak był robiony Kermit Żaba, czyli też można powiedzieć, z czego, no? Z
Gąbki tapicerskie. Gąbki tapicerskie, robiony jest szkielet, rzeźbione są wszystkie elementy, nos, uszy, wszystko jest rzeźbione z gąbki tapicerskiej. Na końcu nakładana jest, to widzę, na mnie patrzy, nakładana jest skóra, wszystkie elementy i tak naprawdę bardzo, bardzo podobna konstrukcja jak właśnie kermit żaba. I tu jak widzimy jest też ciekawe, kermit żaba akurat miał dwa druty, czyli tak zwane czempuryty. Miał dwa, my akurat dla potrzeby tego spektaklu, w których on gra, zrobiliśmy na jednym czempurycie, ale na tej samej zasadzie. Do której kamery? Nie wiem. Właśnie, chyba się stresuje przed wystąpieniami publicznymi. Tak. Ale właśnie jest możliwość, jak widać, animowania wtedy ręki za pomocą czempuryty. No tak, a tak klasycznie to też są dwa często czempuryty, które animator trzyma tutaj w dłoni i tak naprawdę jedną swoją ręką animuje dwie dłonie lalki, a tutaj jest taka kłapaczka, no mapet. Kłapaczka. Pacynka mapet. Tak, nie? Tam właśnie na podstawie troszeczkę takiej formy, jak były mapety Jima Hensona kiedyś, nie? Dzieciaki już niektóre dzisiaj... Trochę był mniejszy. Dzisiaj nie kojarzę. Mniejszy. Mówię, wiadomo, że na podobnej zasadzie. Tak, wiadomo, Kermit był robiony pod potrzeby kamery, my robimy pod potrzeby teatru, żeby dzieci dobrze widziały. Troszeczkę większy, ale tak. A dlatego, że ten jest robiony pod potrzeby kamery, bo dlatego jest taki mały, tak. Spektakl jest online, dlatego jest mniejszy. Jak widzimy na ulicy marionetkę, no to jest co najmniej trzy razy większa, prawda? Tak. Ma więcej możliwości jakby takich trikowych. Dziękujemy Wam bardzo, że przybyliście do naszego studia, za rozmowę i myślę, że ciekawa informacja nie tylko dla dzieci, ale też i dla dorosłych. Jak najbardziej. Mnie bardzo fascynuje osobiście ten teatr i chyba sam niedługo wybiorę się na taki spektakl. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby właśnie nie tylko przychodzić z własnymi pociechami na tego typu wydarzenia, ale może wybrać sami się samemu. Tak, z żoną na randkę. Z mężem. Też. Dziękujemy bardzo. My również dziękujemy. A teraz Państwa zapraszamy na prognozę pogody. Tak, i chwilowo też pożegnamy się z Magdą, ponieważ będzie następna taki rozmowa będzie... Męski. Tak, temat. Bardzo męski. Męski temat. Futbol amerykański. Zapraszamy. Sobota od rana w całym powiecie płockim z temperaturą na minusie. Spodziewajmy się minus 2 stopni Celsjusza. Wiatr o poranku powieje wschodni, słaby, z prędkością do 12 km na godzinę. Ciśnienie na barometrach wyniesie 1033 hektopaskale. Jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, utrzyma się ona na umiarkowanym poziomie, a zachmurzenie będzie praktycznie zerowe. Pojawią się miejscami przejaśnienia i promienie słoneczne. Więcej szczegółów na weekend już niebawem. Futbol amerykański jest to narodowy sport Stanów Zjednoczonych. W Polsce może nie jest aż tak popularny, ale nie możemy zaprzeczyć, że jest to sport dla prawdziwych mężczyzn. Porozmawiamy dziś z menadżerem i zawodnikiem zespołu Mustangs Płock, Damianem Gujgo. Cześć. Cześć, Dragomir. Może w ogóle zacznijmy sobie od tego, czym jest futbol amerykański, bo wiele osób myli ten sport z rugby. Tak, no, zasadniczo jeśli chodzi o podobieństwa w tym sporcie, to jest ich bardzo dużo, bo podobny jest wyłącznie kształt piłki. To jest takie dwa sporty jak tenis i tenis stołowy, prawda? Niby podobne dyscypliny, ale zupełnie inne. Futbol amerykański jest grą typowo, nietypowo europejską, bo nie jest grą ciągłą, tak jak rugby czy piłka nożna, a raczej grą turową. Dlatego, że w jednym momencie na boisku znajduje się atak jednej drużyny i obrona drugiej. Później następuje zmiana. No jest to gra zespołowa, w której na boisku naraz znajduje się 11 zawodników, podobnie jak w piłce nożnej. No i celem samej gry jest po prostu przeniesienie piłki w pole punktowe przeciwnika. Czyli to jest główna różnica i myślę, że też nie najbardziej akurat rozpoznawalna, bo pewnie najbardziej rozpoznawalne jest to, jak jesteście ubrani na tym boisku. Tak, najbardziej charakterystyczną różnicą jest różnica w stroju. Tak? Mhm. W futbolu amerykańskim posługujemy się takimi ochraniaczami, które tutaj są. W rugby tych ochraniaczy nie ma, a wynika to z pewnych różnic w grze. W rugby jest znacznie więcej ograniczeń, które ograniczają możliwość przewracania zawodników, natomiast w futbolu tych ograniczeń prawie że nie ma, stąd konieczność takiego mocnego zabezpieczenia. Czy to nie jest tak, że po prostu grający w futbol amerykański boją się kontuzji, tylko dla... Nie, no po prostu wynika to z zupełnie innej charakterystyki sportu. No i super, że mamy to już wyjaśnione, ale powiedz mi, bo teraz Mustangi nie grały przez dłuższy czas. Z czego wynikła ta przerwa? Znaczy tak, zakończyliśmy nasze rozgrywki w sezonie 2019 na półfinale rozgrywek wtedy o Mistrzostwo Polski w formule 9-osobowej. Później nastała nas pandemia, zaraz na początku naszych przygotowań. To przesunęło nam ten czas przygotowań i w rezultacie
z powodu tych zamkniętych boisk, z powodu jakichś problemów osobistych w życiu naszych zawodników, musieliśmy zawiesić tą działalność. No i to krótkotrwałe zawieszenie potrwało prawie 3 lata, także... Teraz wracacie. Teraz wracacie z pełną siłą tutaj. Mamy bardzo, bardzo potężne plany, stawiamy sobie wysoko cele. Chcemy już w tym roku wystartować w rozgrywkach, żeby nie tracić czasu. No i wszystko zmierza do tego, żeby to się nam udało. No właśnie. Jak przedstawiają się te wasze potężne plany? Poza tym, że start w rozgrywkach w tym roku. Myślicie, że macie szansę coś zdziałać tutaj na naszej arenie? Znaczy tak. Jeśli chodzi o plany, to właściwie powielamy już pewne schematy, które mamy wypracowane przez lata, no bo tutaj futbol amerykański już blisko 15 lat, prawda, funkcjonujemy. Także pewne schematy już mamy wyrobione. No obecnie jesteśmy na bardzo awansowanych rozmowach z ligą. Właściwie ten temat jest już zagadany. Bo Mustangi, no to nie oszukujmy się, to tutaj na polskim rynku, że tak powiem, na polskim rynku futbolu amerykańskiego to jednak była konkretna firma, tak? Tak. Jak graliście, osiągaliście sukcesy non stop. Tak, jeśli chodzi o takie środowisko, no futbolowe jest stosunkowo hermetyczne, prawda? Nie jest aż tak bardzo rozbudowane. No ale fakt, że jako marka w takim futbolowym środowisku uchodzimy za dość solidną markę, za bardzo dobrą Akademię Młodzieży. Dużo naszych zawodników wyszkolonych tutaj pod okiem Pawła Kęsego gra teraz w drużynach, chociażby takich, które walczą o Mistrzostwa Europy, prawda? Także naprawdę tutaj kuźnia talentów w Płocku. Jako drużyna seniorów też sukcesy. Wicemistrzostwo PLFA 2 w 2011, bardzo szybko po rozpoczęciu naszych oficjalnych rozgrywek. Następnie było wicemistrzostwo Polski w formule 8-osobowej. Także mamy chęć kontynuować jakby te sukcesy. I myślę, na pewno jest się czym pochwalić generalnie, tak? No tak, jak najbardziej. No, szczególnie, że jest to sport, który wyrasta jedynie z pasji. Nie mamy za bardzo jakichś dodatkowych środków, prawda? Każdą rzecz, którą osiągnęliśmy jako drużyna, zawdzięczamy tylko sobie, prawda, a nie jakimś czynnikom zewnętrznym. No tak. Ale na ten rok realne plany to tak... Myślicie o jakimś tam wyższym miejscu na przykład w rozgrywkach? Znaczy tak, plan minimum to jest wystartowanie w rozgrywkach, dlatego że odbudowujemy strukturę. Tak. Trząt zawodników 8. Okay. To są zawodnicy, którzy są doświadczeni, grają w futbol już kilka lat. Natomiast cały czas rekrutujemy nowych zawodników. W ostatnią niedzielę... No właśnie, mieliście teraz rekrutację. Dokładnie. W ostatnią niedzielę 13 marca mieliśmy rekrutację. Dość owocną, bo dołączyło do nas już 15 nowych takich zawodników. Co myślę jest dobrym wynikiem, dlatego że ogłosiliśmy nasz powrót pod koniec lutego. Także... Może powiedzmy sobie, ile jednocześnie znajduje się na boisku? Na boisku jednocześnie znajduje się 11 zawodników. 11, czyli już macie pełen skład podstawowy, pełen rezerwowy. Tak, tak naprawdę. Z tym, że tak jak wspomniałem na początku, jest to gra turowa. Zatem rotacje w momencie, są duże podczas Tak, w jednym momencie jest 11 zawodników drużyny ataku, ale już na ławce jest 11 zawodników drużyny, która będzie broniła. Czyli tak? Do danej sytuacji też czasami się po prostu wybiera odpowiednich zawodników dopasowanych do jakby pomysłu. Tak, powiem więcej. W momencie, jak tak wspomniałem, są dwie formacje, atak i obrona, to są dwie odrębne jedenastki. Zupełnie inni ludzie, wyspecjalizowani w swoich zadaniach, plus zawodnicy rezerwowi, także to robi nam około 30 zawodników w sumie potrzebnych do gry, prawda, w futbol. No właśnie, no mówisz o ludziach wyspecjalizowanych w swoich zadaniach. Powiedz może przybliż, jakie predyspozycje powinien mieć taki gość, który myśli o tym, żeby zagrać sobie w futbol amerykański. Czy musi być wielkim, silnym gościem, czy może znajdziemy miejsce dla kogoś na przykład szybkiego, zwinnego? Znaczy, jeśli chodzi o futbol, no to właściwie każdy znajdzie tutaj sobie miejsce. Dlatego, że wspomniałem, futbol jest grą turową. Także każda akcja jest w pełni zaplanowana. Mamy taką książkę zagrywek, to jest playbook, w którym znajdują się konkretne zagrywki, gdzie każdy zawodnik ma swoje konkretne zadanie do spełnienia. I tutaj owszem, potrzebujemy zawodników dużych, silnych, którzy będą stanowić taki swoisty mur, chroniący rozgrywającego lub biegaczy, ale potrzebujemy też zawodników bardzo szybkich, zwrotnych, szczuplejszych, prawda, gdzie będą skrzydłowymi biegaczami. Także też naprawdę zdobywali każdy, te punkty. Dokładnie, każdy naprawdę znajdzie dla siebie miejsce. Czyli tutaj mamy bardzo szerokie spektrum i tak naprawdę wystarczy mieć dużo dobrych chęci, trochę formy i można przychodzić się zgłaszać do was, tak? Bo rozumiem, że rekrutacja trwa cały czas, czy... Na ten moment rekrutujemy cały czas, potrzebujemy zawodników, także zbieramy cały czas. Tak naprawdę wystarczą chęci do nauki czegoś, do wytrenowania siebie.
Nasz trener główny Paweł Kęsy jest również trenerem przygotowania motorycznego, między innymi piłkarzy, także jakieś braki w formie, braki w motoryce też szybko nadrobimy. Szybko nadrobicie, dokładnie. No właśnie, powiedz jeszcze o tych brakach w formie. Jak je nadrabiacie? Jak wygląda wasz trening? I ile razy w tygodniu trenujecie, spotykacie się? Znaczy na ten moment trenowaliśmy tylko raz w tygodniu w niedzielę, dlatego że to było takie przytarcie, trochę trzeba było się dostosować do warunków. Na obecną chwilę będziemy dołączać jeszcze drugi trening, być może też trzeci w przyszłości w tygodniu. Jeśli chodzi o treningi, no to składają się, pierwszą taką częścią jest taka część rozgrzewkowa i tutaj ćwiczenia z poprawy motoryki właśnie z trenerem Kęsym. Na drugą część przypadają ćwiczenia indywidualnej pozycji, tak? To są tak zwane drille, czyli każda pozycja robi swoje ćwiczenia dostosowane do jego zadań. Koniec treningu, no to jest jakby łączenie się w większe grupy. Skrzydłowi trenują z obrońcami skrzydłowych, liniowi ofensywni, czyli w ataku trenują z linią defensywną. No a docelowo będziemy to łączyć w coraz większe grupy, tak żeby chcemy grać po 9, czyli 9 na 9, żeby grało przeciw sobie akty na koniec. Czyli generalnie plany są takie, żeby częściej się spotykać, gęściej, tak, ale no na razie było to po raz w tygodniu. Na razie było delikatnie. Tak, ale to kilka godzinek chyba tak ładnych trwał taki trening. Znaczy staramy się w 2,5 godziny zamknąć wszystko. 2,5 godziny. Plan jest tak, każdego treningu jest tak rozłożony na 2,5 godziny, także staramy się, no, owszem, no, czasami się to przyciągnie, ale staramy się w tych 2,5 godziny zamknąć. Damian, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. A Was zapraszamy do tego, żebyście, jeśli macie oczywiście chęć pograć w futbol amerykański, to zgłaszajcie się do Mustangów, a może właśnie zasilicie ich szeregi. A tymczasem zapraszamy na kolejną ciekawą rozmowę. Taniec to forma aktywności fizycznej, którą mogą uprawiać wszyscy bez względu na wiek. Doskonale wpływa na kondycję, poprawia elastyczność naszego ciała i dobrze wpływa na umysł. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy z naszym gościem, Sandra Ramotowska, instruktorka tańca. Cześć. Cześć, dzień dobry. Cześć. Może zaczniemy od tego, od czego możemy w ogóle zacząć przygodę z tańcem? No myślę, że jeżeli chcielibyśmy zacząć już tańczyć, to musimy na pewno wybrać jakąś szkołę tańca albo instruktora, z którym właśnie chcielibyśmy współpracować. Zapoznać się z ofertą, jaką przedstawiają poszczególne szkoły, no i wybrać, co tak naprawdę nas interesuje, jaki rodzaj tańca byśmy chcieli tańczyć i w czym się spróbować. Czy chcemy na przykład zatańczyć świetny duet na naszym ślubie albo dokładnie. Po prostu popisówkę na dyskotece, prawda? Tak, zgadza się. Ale też nie ma co ukrywać, bo chyba nie każdy ma ten taki dryg do tańca. No nie, niestety nie. Ja też właśnie często, tak jak wspomniałeś o nowożeńcach, o przyszłych młodych, zdarzają się pary, które właśnie przychodzą na zajęcia i zaczynamy od tego, no ja muszę zobaczyć, jak to wspólnie oni grają na tym parkiecie. Ale w planach jest zawsze, chcemy zrobić wielkie wow, żeby po prostu całej rodzinie szczęka opadła. Tak naprawdę jedyny taki dzień w życiu. No a często później zdarza się już, że pary mówią, dobra, to już róbmy tylko najprostsze. Czyli takie podstawowe kroki. Tutaj, tak, dokładnie. To może jednak walczyka zatańczymy tylko. Walczyk nie jest taki prosty. Tak, ale jest najczęściej wybierany, bo też nowożeńcy proponują jakąś piosenkę i ja właśnie do niej muszę ułożyć choreografię. I najczęściej wybierane są właśnie walce wiedeńskie, a mimo wszystko to, no to jest szybkie tempo tego tańca. Ale na początku pewnie jakieś widowiskowe podnoszenia tutaj w głowach się pojawiają, tak, takie rzeczy, że tutaj będziemy robić zaraz... Pomysłów może być dużo, zapału też, a później czas wszystko weryfikuje, no i umiejętności, nie ma co ukrywać. Zgadza. Ale powiedzmy o tych korzyściach, już nie skupiajmy się tak konkretnie na tych nowożeńcach. Korzyści, no wiesz, no korzyści, że inni będą patrzeć z otwartymi oczami, szczęką przy ziemi. Ale to już zostawmy w tyle ogólne korzyści. Dla zdrowia, jeżeli chodzi o uprawianie takiej aktywności fizycznej, jakim jest taniec? No myślę, że też możemy to pokrótce nazwać, że to jest jednak sport. Bo są też pary, które tańczą zawodowo, turniejowo, uprawiają takie sport, tak? Ja też dopiero wyczyn. Ja też długo tańczyłam zawodowo taniec towarzyski i myślę, że jeżeli chodzi od lat najmłodszych, o ten rozwój dzieci, na pewno jest to poprawa koordynacji ruchowej u dziecka, na pewno jakaś umiejętność nabywania motoryki, takiej zdolności nawet u najmłodszych dzieci, po prostu kiedy one stawiają pierwsze kroki przy połączeniu z muzyką,
one od razu lepiej angażują się w tym parkiecie, tak? No i właśnie, poczucie rytmu u dzieciaków, to też jest coś, co zaczyna się kreować na etapie od najmłodszych lat i później się rozwijać. Jeśli chodzi o dorosłych, no to myślę, że głównie u pań, bo jeśli chodzi o dorosłych, to głównie kobiety przychodzą na moje zajęcia, to też jest chęć zbicia tych kilku centymetrów, kilku kilogramów. No i myślę, że to też jest dla nich taka fajna forma nie tylko tego zdrowia dla ciała, ale i dla duszy. A wracając do tych jeszcze dzieci, to czyli rozumiem, że możemy na przykład napisać usprawiedliwienie z WF-u dla naszego dziecka i wtedy wysłać go w tym czasie na tańce i to będzie na jedno wyjdzie, no, a nawet lepiej, bo się trochę rytmu nauczy. To znaczy, no jeżeli chodzi o moje zajęcia, no to wiadomo, od rana dzieci są w szkołach, a praca instruktora ma to do siebie, że no niestety my pracujemy od tych godzin południowych do późnych wieczornych. Tutaj mówiłeś, że głównie na twoje zajęcia i w ogóle zainteresowanie tańcem jest ze strony kobiet, ale mi się wydaje, że mężczyźni też już wychodzą naprzód. No i na różnych imprezach. Jak żona każe, to wtedy tak. Już nie przesadzam. Myślę, że chcą jednak coś umieć. Myślę, że tak. To gdzieś na przełomie tam kilku lat to faktycznie się zmienia, aczkolwiek no zawsze ja też jak tańczyłam, to z tymi chłopcami zawsze był problem, tak? Czy nawet jak trenowaliśmy na salach, to zdarzały się sytuacje, że to inna dziewczynka niestety musiała robić za tego partnera, bo tych mężczyzn było... Czyli nadrabiać. No tak, tak, dokładnie. Było ich po prostu czyli mniej. Pary mieszane tutaj takie współczesne bardziej. Tak, poza tym u mnie na zajęciach to też się dzisiaj jeszcze zdarza, że te dziewczynki, one mówią, ale ja chcę, więc nawet w postaci ona się uczy tych kroków partnera, ale chce. No następne zajęcia z przyklejonym wąsem i... No zdarzały się też nam takie pokazy, że dziewczyny pytały mnie właśnie, czy one mogą całe wycharakteryzować się na tego mężczyznę. Mówię, że oczywiście, że jeżeli nie mają z tym problemu, to czemu nie? Ale tak naprawdę ludzie, którzy przychodzą do ciebie na zajęcia, czego szukają? Takiego trochę zapomnienia, wolności? Myślę, że tak. Właśnie szukają zapomnienia, szukają wolności, szukają też no, kontaktu mimo wszystko z innymi ludźmi, bo takie zamykanie się na co dzień samemu ze sobą, a tutaj możemy poznać nowe osoby, to też na zajęciach często zdarzają się różne jakieś śmieszne sytuacje, anegdotki, gdzie my wszyscy, czy nieważne, czy to są dzieci, czy to jest młodzież, czy dorośli, po prostu no, tworzymy taką na tej sali jedną, w cudzysłowie, wielką tak, rodzinę. A z twojego doświadczenia możesz powiedzieć, co jest tak naprawdę takiego niezwykłego w tańcu? Co jest niezwykłego w tańcu? No myślę, że dużo właśnie tutaj krążymy w tym temacie, że możemy się wyłączyć, tak naprawdę zatracić. Czy tancerzy wychodzą na parkiet, to tak naprawdę przez brak wyrażania, przez mowę, tak, nie muszą się odezwać, a mogą tak naprawdę wiele o sobie opowiedzieć poprzez swoje ruchy właśnie, jakieś takie zatracenie się w tej muzyce. No to jest forma wyrażenia siebie poprzez taniec po prostu. A ty jak tańczyłaś kiedyś zawodowo, co czułaś na parkiecie? To zależy na jakim parkiecie, bo jeżeli był to na przykład ten parkiet, na którym trenowaliśmy, no to wiadomo, tam się dopracowywało wszystkie jakieś szlify, szczegóły i tak dalej. Kiedy był już to ten parkiet, że jechałeś, czy to były Mistrzostwa Polski, czy jakiś ogólnopolski turniej tańca, no to tutaj już była na pewno jakaś adrenalina, tak, jakiś stres, no na pewno jakieś takie poczucie rywalizacji między innymi parami, no i każdy chciał dać z siebie jak najwięcej na tym parkiecie. Ale mimo wszystko to jednak było takie... przyjemne. Chyba pozytywne. Pozytywne emocje. Pewnie ten parkiet, na którym się przygotowywało do zawodów, to taki drugi dom trochę też. No, dokładnie. No, bardzo tym bardziej, często, że czasu to się na pewno tak, dużo spędzało. Bardzo dużo. To w tygodniu po trzy razy, ja pamiętam, trenowaliśmy dziennie. To też w weekendy były jakieś indywidualne lekcje par z trenerem, ciągle obozy, jakieś szkolenia, wyjazdy. No to jest takie poświęcenie swojego czasu właśnie głównie, żeby się szkolić. Mamy nowy rok, wiosna zbliża się wielkimi krokami. Jakie są twoje plany na najbliższy czas? Moje plany? No cały czas się rozwijam, cały czas pracuję w kilku różnych miejscach. No i teraz myślę, że fajną okazją jest zaprosić naszych płockich, lokalnych tancerzy, bo rozpoczęłam nabór do grup tanecznych właśnie w Płocku, w płockiej Orlen Arenie i myślę, że to jest fajny moment, żeby i dzieci, i kobiety, bo właśnie dla dzieci i dla kobiet zajęcia będą się tam odbywać, zaprosić, odesłać na mój fanpage taneczny Sandra Ramotowska Zajęcia Taneczne. Tam jest dużo więcej informacji, szczegółów, więc jak ktoś jest chętny, to zapraszam. Także jak najbardziej zapraszamy. My również zapraszamy. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu również dziękujemy, że byliście państwo z nami i zapraszamy teraz na reklamę.
Centrum Neuropsychiatrii i Orzecznictwa Neuromed to nowe miejsce na zdrowotnej mapie Płocka, które zadba o Twój komfort fizyczny i psychiczny. W tym miejscu znajdziesz specjalistów wysokiej klasy z różnych dziedzin. Neuromed Płock, ulica Bielska 14A przez G. Na osiedlu Nowe Korony jest do wynajęcia luksusowo wyposażony oraz pełen udogodnień barbershop o powierzchni 25 metrów kwadratowych. Działalność w zakresie salonu można zacząć bez żadnych dodatkowych inwestycji i od zaraz, a baza klientów przechodzi wtedy na najemcę. Lokal można wynająć łącznie z salonem fryzjer damski, a po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem 606 695 402. Amore Residence na Płocku jest już od ponad 20 lat. Oferuje przede wszystkim ogromne doświadczenie i pełen profesjonalizm. Amore zapewnia kompleksową organizację spotkań okolicznościowych, a specjalnością są wyjątkowe, tematyczne przyjęcia weselne. Obiekt posiada 3 sale oraz ogród pełen zieleni. Jego centralnym punktem jest ogromna altana, w której jest możliwość organizowania ślubów i wesel plenerowych. Amore Residence to również baza noclegowa, pełna zadowolenie i niezapomniane chwile tylko w Amore. Płock, ulica Traktowa 12. Płockie Centrum Medyczne Medic Park, ulica Kolegialna 18. Teraz specjaliści z Płocka, Warszawy i Łodzi w jednym miejscu. Przychodnia dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W przychodni Medic Park wykonywane są badania endoskopowe, gastroskopia, kolonoskopia i endoskopia laryngologiczna, a także badania rentgenowskie, USG i echo serca. W Medic Parku znajdują się także poradnie dziecięce. Dla Państwa pociech specjalnie utworzyliśmy medyczne centrum dziecięce oraz specjalną strefę, aby najmłodsi czuli się swobodnie i bezpiecznie. Medic Park, Płock, ulica Kolegialna 18. W przerwie wracamy do programu, a już za chwilę zaglądamy na biznesową kolację u lokalnych przedsiębiorców, a na koniec wiosenne porządki w naszym ogrodzie i jak się do tego zabrać. Zapraszamy do studia plenerowego Amore Residence. Człowiek uczy się na błędach. W tym bardzo znanym powiedzeniu jest sporo prawdy i chyba wszyscy możemy się zgodzić, że lepiej się jednak uczyć na błędach innych niż na swoich własnych. Doświadczenie jest ważne, wymiana doświadczeń jest ważna nie tylko w życiu codziennym, ale również w biznesie. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, Łukasz Żbikowski, założyciel BiznesFest. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy sobie od takiego podstawowego pytania. Czym jest BiznesFest, żeby trochę wprowadzić naszych widzów w ten temat? BiznesFest jest to społeczność przedsiębiorców z niedużego regionu. Pochodzę z województwa kujawsko-pomorskiego, duża miejscowość. Ale działamy gdzieś w dwóch województwach, w mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Spotykamy się, uczymy się między sobą, poznajemy, po prostu coś wspaniałego. Czy tak naprawdę konkurencja poznaje konkurencję? Tak, tak, zdecydowanie. Znaczy, my nie uważamy się, jakby wszyscy przedsiębiorcy w tej grupie, nie jesteśmy dla siebie konkurencją. Widzimy dużo zalet. To są tak naprawdę same zalety dzięki temu, że dwie takie same firmy działające w tym samym biznesie poznają się, ludzie, którzy tworzą te firmy, tak naprawdę zaczynają już dziś współpracę.
I współpracując ze sobą można się rozwijać trzy razy szybciej, nawet cztery razy szybciej niż konkurując ze sobą. Wymieniać właśnie doświadczenia między sobą, tak, że komuś na przykład coś nie poszło i ta druga osoba już wie, że... Żeby tego błędu żeby szukać nie innej drogi. Dokładnie. Dokładnie. Jest teraz w tym czasie teraz. Mamy nadzwyczaj dużo problemów, dużo wyzwań. Tak. I w takiej grupie naprawdę wsparcie jest ogromne. Możemy się wspierać i wzajemnie szukać rozwiązań. Dokładnie. Tak? Bo też problemy, nawet które dotyczą różnych branż, czasami są wspólne, tak? Że na przykład drożejące ceny paliwa i tak. Tak, to prawda. Tak naprawdę każda firma ma jakby wspólny mianownik. I czy to są usługi, czy produkt, czy firma jest jednoosobowa, czy zatrudniamy 100 czy 200 osób, to problemy są tak naprawdę bardzo podobne. A skąd w ogóle pomysł na tego typu inicjatywę? Jak się ten pomysł zrodził w twojej głowie? Ja, jak mówiłem, jestem z małej miejscowości, jestem przedsiębiorcą, prowadzę kilka firm i brakowało mi gdzieś tego kontaktu z przedsiębiorcami i dwa lata temu wszedłem do klubu przedsiębiorczości, takiego ogólnopolskiego. Fajna sprawa, super rzecz, polecam. Jednakże to są duże miejscowości i żeby gdziekolwiek dojechać na jakieś spotkanie, to co najmniej 2 godziny musiałem jechać samochodem, więc stwierdziłem, że czemu nie? Mogę sam coś takiego zrobić u siebie w okolicy. No i jest Business Fest. Jak ludzie na to zareagowali, że coś takiego powstaje? To nie było troszeczkę tak, że zapraszam konkurencję, żeby poznać, co tam u nich się dzieje? Nasza społeczność tak naprawdę działa od połowy stycznia. Jest bardzo, to jest bardzo świeży twór. I żeby to zacząć, zaprosiłem wszystkich znajomych, przedsiębiorców. No ale to też nie jest jakoś tam dużo osób. I zacząłem jeździć od firmy do firmy, próbując dostać się do tych właścicieli. Nie zawsze było łatwo. Często jak wchodziłem, to byłem postrzegany jako handlowiec i pewnie chcę sprzedać jakiś telewizor, ewentualnie odkurzacz. Jednakże po 5-10 minutach rozmowy już ci właściciele firm nie chcieli mnie wypuszczać. Rozmowy trwały 2,5 godziny, bo jak zaczęliśmy gdzieś tam znajdować te wspólne jakby cechy tego, byli zafascynowani tym i się cieszą, że coś takiego powstaje, że to jest. No właśnie, ale wspomniałeś, że chciałbyś, że jeździłeś kiedyś na spotkania te biznesowe, że zajmowało ci tam przynajmniej 2 godziny do jazdy i że robisz, że postanowiłeś robić coś w swojej najbliższej okolicy. Ale z tego co wiemy, to chyba nie tylko najbliższa okolica, bo spotykacie się w bardzo różnych miastach. Bo mamy województwo kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Tak, tak mówiłem, dopiero 2 miesiące działamy, a spotykamy się co tydzień, co dwa, zależy od jakby możliwości naszych. Zaczęliśmy od małych miast powiatowych, jednakże już wychodzimy do miast wojewódzkich, takich jak Toruń. Będziemy też mieli kolację niedługo w Płocku i Wrocławku. Także rozwija się to bardzo prężnie i bardzo szybko. Przybywa nowych uczestników. I faktycznie tak jest, że na tych spotkaniach nie ma między wami konkurencji, tylko rodzi się przyjaźń, dzielicie się faktycznie tymi doświadczeniami i nie ma takich negatywnych emocji? Najważniejsza rzecz, nie sprzedajemy. Na spotkaniach nie sprzedajemy. Poznajemy się, mówimy, czym się zajmujemy, czym możemy pomóc, jakie ewentualnie mamy problemy, kogo chcemy poznać, jakich ludzi, gdzie chcielibyśmy się ewentualnie dostać do jakiej firmy. Ale nie sprzedajemy. Czyli jest taki kodeks Bushido, który tam obowiązuje na spotkaniach i... Czyli tylko rozmowa i dzielenie się obserwacjami. No dobra, dokładnie. A co w przypadku, kiedy ktoś nie będzie przychodzić? Zdarzyły się wam takie sytuacje, że ktoś przyszedł na spotkanie, a jednak nie przestrzega tego regulaminu? Nie. Jeszcze nie. Osoby, które... Są odpowiedzialne, są dorosłymi ludźmi. To są przedsiębiorcy, którzy mają... przedsiębiorcy świadomi jakby wszystkiego. Dokładnie. Tak. I mam nadzieję, że to będzie szło w dobrą stronę, że nie będę miał takich problemów, że ktoś tam będzie ewentualnie chciał coś sprzedawać. No właśnie, a propos tego, żeby to szło w dobrą stronę, to chciałbym się zapytać właśnie pomiędzy tymi relacjami, które się zawiązują pomiędzy przedsiębiorcami, czy jakieś ciekawe inicjatywy powstają? Ojej, tak, bardzo dużo już jest kilka nowych projektów. Tak jak mamy siebie, przedsiębiorcy, wymyśliliśmy już dużo rzeczy. W majówkę płyniemy wszyscy kajakami. Na koniec roku robimy taki bal dla dzieci, piknik taki rodzinny dla całych rodzin, bo tak naprawdę wyjeżdżamy na, bo to spotkamy się w piątki do wieczora i nasze żony czy mężowie muszą w tym czasie, nie mają nas, więc wychodzimy naprzeciw temu, żeby zrobić taki piknik dla rodzin, dla swoich żon, dla dzieci 24 czerwca.
1 lipca robimy pół Sylwester, taki bal przedsiębiorcy, także możliwości są ogromne, bo jakby no, jesteśmy przedsiębiorcami, możemy wszystko. Razem no po prostu tak. Nie mamy jakby, nie kończy się to. A czyli propos... nie tylko się tam spotykacie, rozmawiacie, dzielicie doświadczeniami, ale też... Są większe plany. Działacie wspólnie tak naprawdę. No, zawiązały się pierwsze przyjaźnie, ewidentnie widać. No i tak naprawdę mnóstwo już takich projektów między sobą dziś firmy tworzą. Zlecenia między sobą, także naprawdę fajnie to działa, tak jak mówię, aż to dopiero drugi miesiąc. Czyli no naprawdę działacie prężnie i ja jestem nie tyle co w szoku, ale jestem zdziwiona, że faktycznie firmy, które działa. Są tak konkurencyjne dla siebie na rynku, potrafią jakąś dojść ze sobą do porozumienia. Znaczy wiecie, co najważniejsze to jest to, że firmy to nie są firmy, tylko to są osoby, które prowadzą. To są ludzie. I rozmawiamy z osobami. Ktoś tam mówi, idę do jakiejś firmy. Tak naprawdę idę do jakiegoś, do jakiegoś człowieka idzie. I firmy tworzą ludzie. Zaczyna się to przeważnie od właściciela, od prezesa i później współpracownicy, którzy gdzieś coś tam robią, usługi, produkują produkty i tym podobne rzeczy. Więc mądrzy ludzie naprawdę mogą zrobić wszystko. Tylko trzeba chcieć. Łukasz, jeszcze chciałbym Cię na koniec zadać jedno pytanie. W Waszych spotkaniach mogą brać udział tylko przedsiębiorcy na chwilę obecną, tak? Tak, dokładnie. Tak, czyli nie ma tak, że na przykład chcę założyć własną firmę i chcę tam się dowiedzieć, jak to się robi, to przyjdę sobie na Business Fest. To znaczy... Porozmawiam z doświadczonymi i wtedy zadecyduję, a sobie założę, albo może jednak nie, bo to jednak słabo. Uderzyłeś w taki punkt, gdzie mi tak naprawdę już świtał od jakiegoś czasu. Business Fest to są spotkania przedsiębiorców, jednakże każdy, przynajmniej większość z nas ma już dzieci i chcielibyśmy w nich zaszczepić coś takiego, żeby miał taką możliwość, żeby poznawać tych przedsiębiorców i uczyć się od nich. Tak jak ja miałem ojca, dzięki niemu i mamę, rodziców, dzięki rodzicom tak naprawdę dużo rzeczy się nauczyłem. Niektórzy tego nie mają. I chcemy gdzieś zapoczątkować coś takiego, żeby ludzie młodzi, ambitni, którzy chcą wejść, coś samemu zacząć robić. Mogli się też od Was dokładnie nauczyć. Coś na pewno będziemy w tym kierunku iść, żeby... A to jakieś szkolenia będziecie organizować? Coś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chciałbym... Na razie to jest w sferze... Pomysł się rodzi jeszcze w głowie. Luźny. Business Fest to tak naprawdę nie tylko ja, tylko wszyscy członkowie, także... Może doprecyzuje się ten pomysł na przykład przy kolejnej kolacji biznesowej. Myślę, że jak spotkamy się z tym razem, to będę mógł o tym zdecydowanie więcej powiedzieć. I pomysły będą na pewno się świeże w głowie rodzić. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Ci za rozmowę. No i zachęcamy Was do tego, że jeśli jesteście przedsiębiorcami, żebyście właśnie brali udział w tego typu spotkaniach. Zapraszamy na Business Fest kolejny, który odbędzie się... Już za półtora tygodnia, 25 marca w Żurominie. 25 marca w Żurominie. Zapraszamy. I zapraszamy na prognozę pogody. Weekend w całym powiecie płockim z temperaturą w ciągu dnia na plusie. W sobotę wyniesie ona do 9 stopni powyżej zera. Zachmurzenie minimalne, a w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia i promienie słoneczne na niebie. Wiatr powieje wschodni z prędkością do 14 km na godzinę. Przewidywane ciśnienie tego dnia to 1033 hektopaskale. W niedzielę zaś spodziewajmy się temperatury od rana minusowej, natomiast w ciągu dnia wyniesie ona 10 stopni powyżej zera. W ciągu dnia niebo przejrzyste, ale co najważniejsze, nie prognozujemy opadów deszczu. Wilgotność powietrza na umiarkowanym poziomie. Wiatr powieje wschodni z prędkością do 14 km na godzinę, a ciśnienie na barometrach wyniesie 1030 hektopaskali. Jeżeli chodzi o stan jakości powietrza, to w ten weekend w całym powiecie płockim będzie on dobry. Wiosna w ogrodzie to bardzo wyczekiwana pora, ale przede wszystkim jest to pracowita pora. Jeżeli wiosną poświęcimy więcej czasu naszym roślinkom i naszym ogrodom, latem będziemy cieszyć się piękną, przydomową przyrodą. I właśnie o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Magdalena Lica-Kaczan, kierowniczka skansenu osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim oraz Agnieszka Makowska, ekoogrodniczka. Dzień dobry Panią. Dzień dobry. Może zacznijmy od pytania, dlaczego w ogóle wiosna jest takim dobrym okresem na to, żeby zacząć te prace ogrodowe? Tak naprawdę wiosna nie jest najlepszym okresem, żeby zacząć prace ogrodowe, ponieważ najlepiej jak ogród nasz przygotujemy jesienią,
wtedy jest najlepszy czas na to, żeby nawieźć, ewentualnie też wyregulować na przykład kwasowość ziemi, no, zająć się glebą i przygotować się na prace wiosenne. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze możemy zdążyć, nie zawsze pogoda jest odpowiednia, w związku z czym możemy zrobić to wiosną. To jest ciekawe, bo ja na przykład nie wiedziałem i myślałem, że to wiosna, to kurczę, to ja wszystko będę teraz drzewa sadził, będę robił ten... Najlepsza jest pora na jesień, żeby się przygotować do kolejnego sezonu, ale jakby na spokojnie można to zrobić także wiosną. Tak jak pan wspomniał, jest to dobry czas na przykład na posadzenie... To też nie jest błąd w sztuce jakiś wielki. Nie, tak? To nie jest bardzo duży błąd w sztuce jak najbardziej. Po prostu no, czasami jest to niemożliwe czasowo, żebyśmy pewne prace wykonali jesienią. Wiosna nadal jest dobrym okresem, żeby przygotować glebę, żeby na przykład zacząć sadzić drzewa, dlatego że wtedy jeszcze gleba jest w miarę wilgotna, zwłaszcza jeszcze jeżeli mieliśmy śnieżną zimę i dzięki temu jakby zyskamy to, że nie będziemy musieli biegać z konewką i tych drzewek podlewać. Tak, i to jest rzeczywiście dobry czas, żeby przygotować się do sezonu. Czyli nasadzenie generalnie kwiatków, warzyw i w ogóle. Tak, tak, oczywiście okay? Wszystkie rośliny mają swoje terminy na nasadzenia. Teraz mamy taką trochę dziwną pogodę, dziwną tą wczesną wiosnę. Właściwie to jeszcze nie ma wiosny, ale nie, już jest. ale po prostu jest dziwna, dlatego że w ciągu dnia jest dość ciepło, ale niestety w nocy jest nocą jest mróz i ta ziemia przymarza, ta wierzchnia warstwa ziemi przymarza, dlatego nie należy się bardzo spieszyć z wysiewaniem tych nasion, bo one i tak nie wykiełkują, dopóki ta ziemia nie osiągnie pewnej odpowiedniej temperatury. To może im jeszcze zaszkodzi taka pogoda, jak jest ten przymrozek? Nie, nie to, że im zaszkodzi, po prostu bardzo się wydłuży się czas. Wydłuży się czas kiełkowania. Oczywiście, jeżeli to się będzie bardzo mocno przedłużać, no to te nasiona też mogą, po prostu jeżeli one będą namaczane, będą wysychały, potem znowuż namaczane, one w końcu rzeczywiście mogą się też zepsuć. Więc lepiej troszeczkę się wstrzymać i poczekać z siewami, aż ta ziemia osiągnie no chociażby te kilka stopni. Czyli to jeszcze tak z pół miesiąca warto poczekać? Wszystko żeby... zależy od tego, jaka będzie pogoda. No tak. Właśnie w ogrodnictwie fascynujące jest to, że nie ma po prostu takich prostych reguł. Znaczy są pewne terminy oczywiście, ale nie ma takich prostych reguł, których się trzymamy jak w równaniach matematycznych. Po prostu trzeba obserwować przyrodę i zwracać uwagę na pogodę, na to, co się dzieje też z otaczającą naturalną przyrodą. Dotychczas się uważa, że na przykład jak zaczyna kwitnąć forsycja, to jest właśnie to dobry czas, żeby wysiewać różne rośliny. A czy mamy jakieś sposoby, aby użyźnić, ulepszyć tą glebę? Tak, i oczywiście ja namawiam do naturalnych sposobów. No, myślę, że takim najwspanialszą rzeczą dla ogrodnika jest kompost, czyli jakby specjalnie przygotowany, przefermentowany obornik z dodatkiem na przykład trawy, z dodatkiem zrębek, słomy, dlatego że w kompoście ważne jest to, żeby zachować proporcje azotu i węgla. I rzeczywiście kompost jest wspaniałym nawozem, dlatego że to jest, jakby dodajemy do naszej gleby materię organiczną i dzięki kompostowi ta gleba zaczyna żyć, w niej się pojawiają mikroorganizmy, to jest ogromnie ważne. Właśnie w ogrodnictwie czy w rolnictwie ekologicznym właśnie najważniejsze jest to, żeby użyźnić glebę. Tam nikt nie sypie nawozów pod rośliny, tylko dba się o glebę, żeby potem gleba oddała wszystko, co najlepsze roślinom. I mamy doskonałą glebę, możemy sadzić warzywka, kwiatki. Co możemy w ogóle pierwsze posadzić? No, jako pierwsze oczywiście ci, co mają na przykład jakieś nieduże tunele nawet na swoich działkach czy w ogródkach, no to mogą już teraz spokojnie wysiewać sałatę, szpinak, takie liściowe rzeczy, które się w ciągu kolejnego miesiąca, półtora już powinny pojawić i które możemy zjadać, tak zwane nowaliki czy rzodkiewka. Jeżeli chodzi o to, co jak gdyby na zewnątrz możemy wysiewać, no to na pewno korzeniowe warzywa, czyli marchewka, pietruszka, na pewno rzodkiewka, to są takie
pierwsze warzywa. No rzodkiewka to jest jak gdyby, za chwilę możemy je już jeść, wiadomo, że korzeniowe. Czyli one też dość szybko jednak są już gotowe do spożycia. Rzodkiewki tak, natomiast marchewka i pietruszka, one oczywiście dopiero za kilka miesięcy. Natomiast no tak. To jest, teraz jest też dobry okres, jeżeli już ta ziemia jest w miarę właśnie rozmarznięta na wysiewanie groszku. Też teraz jest dobry okres na sadzenie czosnku, cebuli. I to jest wiosna w naszym przydomowym ogrodzie, to są nasze warzywka, to są nasze kwiaty. A jak wygląda wiosna w skansenie? My staramy się, aby wiosna w skansenie wyglądała podobnie jak właśnie w tych naszych przydomowych ogródkach, dlatego że skansen to nie jest tylko muzeum architektury, ale również krajobrazu, więc my staramy się oczywiście wokół tych zagród w tym przydomowym ogródku warzywno-ziołowo-kwiatowym właściwie, którym opiekują się, który pielęgnują nasze panie z obsługi ekspozycji, staramy się, żeby te wszystkie rośliny oczywiście w odpowiednim czasie, tak jak powiedziała Agnieszka, pojawiły się, ale też pomyśleliśmy, żeby przejrzeć nasiona zebrane właśnie z tych naszych upraw już, ponieważ skansen działa już właściwie czwarty sezon, to będzie dla nas czwarty sezon. I my mamy taką ideę, właściwie aby promować, chcemy promować taką ideę, aby dzielić się tym, co sami wyhodujemy, dzielić się tym, co sami zbierzemy i właśnie nasze panie też zbierają nasiona z posianych, zasadzonych roślin i zaproponowaliśmy też stworzenie takiej przestrzeni właśnie w skansenie w najbliższą niedzielę 20 marca do wymiany tych nasion z wszystkimi innymi chętnymi, także gorąco zachęcam. Czyli będzie taka wymianka. Dokładnie. Gorąco zachęcam do zarejestrowania się przez załączony formularz w utworzonym wydarzeniu na naszym profilu facebookowym skansenu. Ale nie tylko, jeśli ktoś nie chce przez formularz, można napisać do nas maila. Ten mail również jest podany w utworzonym wydarzeniu. Można się zgłosić ze swoimi nasionami, można się wówczas spotkać na miejscu i wymienić z innymi, ale jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z ogrodnictwem, to również zachęcamy, aby uczestniczyć w tym wydarzeniu, ponieważ dla nich przygotujemy takie pakieciki startowe właśnie z naszych nasion i nie ma konieczności, żeby ten element wymiany zaistniał. Zachęcamy, aby zabrać z sobą dzieci, dlatego że dla dzieci również przewidzieliśmy warsztaty z wykonywania takich laleczek, lnianek. Ciekawe doświadczenie. Tak, to będzie również, tak jak już wspomniałam, promujemy taką ideę, aby pokazać temu najmłodszemu pokoleniu, że możemy się bawić z tego, co właściwie jest dostępne na wyciągnięcie ręki. W naszym przypadku będzie to słoma lniana, która została zresztą zebrana na naszym poletku edukacyjnym i z tej słomy dzieci pod okiem instruktorki, edukatorki będą wić laleczki, a ubierać je będą właśnie w szmatki, kawałki materiałów pochodzących z tak zwanej drugiej ręki. To chyba naprawdę ciekawe zajęcie dla tych dzieci. Tak, naprawdę, ale tutaj, taką odpowiedzialność wtedy. Tutaj widzę, że w koszyczku mamy nasionka. Tak, przyniosłam troszeczkę na tą wymianę przygotowaną. Naszych nasion, na wymianę albo na podarowanie komuś, kto zaczyna dopiero tą swoją przygodę z ogrodnictwem. Co my tutaj mamy? Mamy nasiona aksamitki. Losujemy. Tak. Aksamitka, zgadza się. Tak, mamy kosmos, czyli tak zwany onenki. Akurat kosmos, onenki, proszę bardzo. Bardzo ładna nazwa, bardzo ładnie kolorowo kwitnące kwiatki, tak zwany onentek albo warszawianka, też pod innymi nazwami znane. Ale w otwartych torebkach i taka ciekawostka, może Agnieszka coś o tym powie, mamy na przykład, proszę sobie wyobrazić, soję. Soja jest takim popularnym zamiennikiem mięsa, tak, prawda? No właśnie, ale z soi, nie wiem, czy do kamery można pokazać nasiona,
soi. Duże dość. Mamy takie... Kuleczki takie małe. No wygląda jak taka mniejsza fasolka, prawda? Ale soi, właśnie ten zamiennik mięsa, ale z soi wykonywano też, przygotowywano ciasta. I któż to robił? Ano Olendrzy mieszkający, co prawda, nie mam takiej informacji, że ci nasi, którzy tutaj nad Wisłą, na Mazowszu, ale nad Bugiem. Także to jest jedna z... Nigdy o tym nie słyszałem, szczerze mówiąc, żeby właśnie soja też do takich rzeczy była wykorzystywana, no ale warto poszerzać swoją wiedzę. Jedna z ciekawostek. Takim najbardziej charakterystycznym oczywiście kwiatem, który tutaj też w nasionach się pojawia i jest charakterystyczny, powiedzmy kojarzony bardzo z wsią, to jest zagadka. Malwa. O, piękna. Malwa oczywiście ogrodowa. Tu mamy nasiona, miks kolorów malwy ogrodowej. Piękna jest. Zachęcam do tego, aby przybyć w tym dniu do naszego skansenu. No i oczywiście po tej części kiermaszowej, po tej części warsztatowej będzie okazja spotkać się z Agnieszką Makowską, podyskutować i skorzystać z jej doświadczenia, nie wiem, czy dobrze policzyłam, 6-letniego w uprawie właśnie swojego ogrodu. Jak zadbać o te roślinki, prawda? Dokładnie, ponieważ często mamy taką ochotę, ten ogród przydomowy czasami chcemy potraktować jako troszeczkę taką samowystarczalność, zwłaszcza w trudnych czasach, na przykład może zakiełkować taka myśl, tak, ale często mamy problem, w jaki sposób dbać o rośliny w taki naturalny sposób, żeby nie szkodzić tym uprawom i przede wszystkim, żeby one były pozbawione tej chemii. No właśnie, a propos chemii jeszcze, i ja chciałbym się zapytać, mamy już posadzone te roślinki, zadbaliśmy o glebę, no i sobie nam gdzieś rosną, prawda? Te kwiatki i nasze warzywka. I nie chcemy tego niczym psiukać, żadnymi pestycydami. Czy są jakieś sposoby na owady właśnie, żeby je ochronić? Różnego rodzaju szkodniki. Oczywiście są. Znaczy podstawowym sposobem to jest tak zwana prewencja. Czyli właśnie jak będziemy mieć zdrową glebę, to już jest połowa sukcesu. Jak będziemy mieć dobre nasiona ekologiczne, to też już jest część sukcesu. Natomiast tu Magda wspomniała, właśnie w koszyku mamy między innymi nasiona aksamitek. Aksamitki są wspaniałym kwiatem chroniącym wiele warzyw przed szkodnikami, więc naprawdę warto jest je siać, czy przy marchewce, kapuście, one, czy na przykład przy pomidorach, one wspaniale, bo pomidory bardzo często sadzimy na przykład w tunelu przez kilka lat z rzędu. I aksamitka ma takie umiejętności, że chroni pomidory przed nicieniami, szkodnikami, które podgryzają korzenie. Więc, niezwykła moc. Więc naprawdę tak samo nagietki, bardzo warto jest nagietki wysiewać wśród naszych roślin. Poza tym to, co na przykład stosują, takie jedno z najważniejszych narzędzi, które stosują rolnicy ekologiczni, to jest płodozmian, czyli czy powiedzmy prościej w ramach ogródka zmianowanie, czyli po prostu dbamy o to, żeby dana roślina nie wróciła na to samo miejsce nie wcześniej niż po 4-5 latach, więc sobie planujemy ogród i grządki, wszystkie najlepiej w perspektywie 5 lat i co roku żeby każda warzywka roślina była w innym miejscu. I tu mogę podpowiedzieć taki bardzo prosty sposób na takie zmianowanie. To jest jak gdyby wzięcie pod uwagę tego, jaką część rośliny zjadamy. I wtedy mamy owoc, kwiat, liść, korzeń, no i taka grządka odpoczywająca. Więc mamy 5-letni płodozmian, czyli owoc, czyli nie wiem, ogórki, dynie, pomidory, korzeń, no to wiadomo, marchewka. Kwiaty tutaj mogą być także zioła, mogą być słoneczniki. No i jakby ta grządka odpoczywająca, to możemy na przykład wysiać sobie groszek czy fasole, które mają jeszcze taką dodatkową umiejętność, że przyswajają azot, który jest w powietrzu i wprowadzają go do gleby dzięki takim bakteriom brodawkowym, które są na korzeniach. I na pewno to powoduje, to zmianowanie powoduje to, że to jest właściwie takie bardzo ważne i podstawowe narzędzie do walki ze szkodnikami. A poza tym oczywiście możemy robić różne
naturalne. Czyli mamy sporo opryski. Jakby opcji, poza tym, żeby i przede wszystkim naturalne chemię, opcje. Tak, dokładnie. Jest bardzo dużo opcji, można znaleźć też dużo przepisów na różne opryski, na przykład ze skrzypu. Skrzyp jest bardzo dobry, tylko właśnie te naturalne opryski lepiej jest robić jakby prewencyjnie, żeby wzmacniać rośliny. Więc na przykład możemy, skrzyp ma bardzo dobre właściwości wysuszające roślinę, czyli na przykład możemy sobie wypsikać sadzonki pomidorów, poza tym ma właśnie krzemionkę. Także jest naprawdę dużo możliwości i bardzo wszystkich proszę o to, żeby nie używać tej syntetycznej chemii, bo syntetyczna chemia i nam szkodzi, ale także szkodzi środowisku naturalnemu, szkodzi zapylaczom. Większość tych syntetycznych środków zawsze tam jakby w instrukcji jest napisane. Te biedne pszczółki nie są niczemu winne tak naprawdę. Żeby je... Zawsze jest tam napisane, że na przykład trzeba opryskiwać po przelocie zapylaczy, więc jest też informacja, że te środki są naprawdę niebezpieczne dla zapylaczy, a de facto dla całego środowiska naturalnego. Czyli tak na przykład, jeżeli chodzi o owady, różne szkodniki, to tutaj sprawdza się również powiedzenie lepiej zapobiegać niż leczyć. Tak, to na pewno. I też warto dbać o jakby różnorodność biologiczną w naszym ogrodzie, bo dzięki temu też tworzyć różne też takie miejsca, które będą przyjazne dla jeży, dla zaskrońców, dla żab, czy dla ptaków, bo to są nasi naturalni sprzymierzeńcy i zawsze warto jest mieć takich gości w ogrodzie, bo oni bardzo pomagają. Dziękujemy bardzo za rozmowę i myślę, że możemy Państwa zaprosić tutaj na kiermasz, który odbędzie się 20 marca, tak? Dokładnie tak. Na którym będzie przewidziane dużo ciekawych atrakcji, jak i możemy powymieniać się nasionami. A na dzisiaj to już wszystko i żegnamy się z Państwem, ale oczywiście widzimy się za tydzień o stałej porze. Tak jest. Do zobaczenia.